autokarze znalazło się ich 23. Miejsca zabrakło m.in. dla Tomasza Hołoty i Bartosza Sobotki, a to dlatego, że obaj dostali powołania na zgrupowanie kadry U19 w Hiszpanii. Tuż przed rozpoczęciem drugiego etapu przygotowań do rundy wiosennej, czyli wyjazdem na obóz do Dzierżoniowa, do grona piłkarzy GKS-u Katowice dołączyło dwóch nowych zawodników. O szczegółach Radek Bryłka. Tuż przed godziną 13, organizacyjnie i personalnie, wszystko mieli dopięte na ostatni guzik, więc mogli ruszać do Dzierżoniowa. Jednak dla działaczy sztabu szkoleniowego i piłkarzy GKS-u Katowice było to pracowite przedpołudnie. Zawodnicy rano pracowali nad wydolnością tlenową, następnie zjedli wspólny obiad, a później niektórzy w spokoju szykowali się do wyjazdu. Inni, jak Michał Nowak czy Tomasz Owczarek, decydowali o swojej przyszłości. Pierwszy został wypożyczony do GKS-u na pół roku, drugi złożył podpis pod rocznym kontraktem. Najważniejsze jest granie, już gdzieś tam, jak rozmawialiśmy wcześniej, miałem przejścia w Polonii, gdzieś tam w młodej ekstraklasie pół roku straciłem, wypadłem, a po pół roku gdzieś tam nie grania jest ciężki, ciężko jest wrócić znowu do piłki, także najważniejsze jest granie, a wiadomo, pieniądze też są bardzo ważne, ale no, gdzieś tam jak nie będzie tej gry, to nawet nie będzie tych małych pieniędzy. W autokarze ponadto znaleźli się zakontraktowani w styczniu Dudzic, Dziółka, Sermach i Wróbel. Jednak nie każdy z szóstki nowych, przynajmniej na razie, w oczach trenera zasłużył na miano wzmocnienia. Wzmocnienia uznaję na pewno Kubę Dziółkę, Tomka Owczarka, Bartka Dudzica, młodzi chłopcy Paweł Sermach, Michał Nowak, Tomek Wróbel. To taka siła, która no, jest jeszcze cały miesiąc, zobaczymy, bo może okazać się, że będą w pierwszej jedenastce. I ja tych zawodników znam, przedstawiają jakąś wartość, mają taką w sobie siłę, bezkompromisowo atakują i to się na razie w nich podoba. No by się przełożyło to na ligę i wtedy będą też takimi wartościowymi wzmocnieniami. 23 zawodników, jakich zabrał do Dzierżoniowa trener Moskal, to nieostateczna liczba piłkarzy, jaką będzie obserwował na obozie. Nie ukrywam, że jedno, może dwa nazwiska jeszcze by się pojawiły, dlatego jedziemy też w grupie 23, bo może będziemy jakąś grupę zawodników testować, ale to tak pojedyncze osoby. Wyjazd na obóz to dla GKS-u rozpoczęcie drugiego etapu przygotowań, podczas którego katowiczanie rozegrają sparingi z Podbeskidziem Bielsko-Biała, Górnikiem Polkowice i Miedzią Legnica. W trakcie zgrupowania drużyna dowie się także, jak działacze wypadli przed komisją licencyjną. Spotkanie odbędzie się jutro. Jak słychać, powodów do obaw nie ma. Klub działa, klub ma zobowiązania wobec swoich wierzycieli. Te zobowiązania są regulowane. One nie są w sposób gwałtowny regulowane, są na bieżąco. Uważam, że komisja rozpatrzy to w sposób bardzo precyzyjny i ja nie wiem, dlaczego wszyscy nazywają sądny dzień. Ja nie uważam, że to jest sądny. To jest normalny dzień wyjazdu do Warszawy, gdzie PZPN chce wiedzieć, co dzieje się w GKS-ie. Czyli te najgorsze czasy za GKS-em Katowice i plan na przyszłość jest. Już tajemnicą Poliszynela jest to, że firma Euromax jest bardzo poważnie zainteresowana, że jej członek zarządu Sabri Begdas był u nas. Rozmowy trwają. Z miastem? Z miastem sytuacja wygląda w ten sposób, że złożyliśmy stosowne pisma dotyczące promocji, dotyczące ewentualnego przyjęcia jakikolwiek udziału i czekamy na odpowiedź. Jakie lub czy miasto podejmie jakiekolwiek kroki, by wesprzeć GKS? Najwcześniej okaże się w przyszłym tygodniu.